W tym filmie przedstawię wam nowe informacje oraz nagrania z sytuacji Buddy. Między innymi jak jeden z lewyciarzy, który zabierał Buddzie samochody, do nich wsiadał i wyśmiewał Buddę. Budda podjechał ci samochód? Oprócz tego mamy krótki wywiad z prawnikiem Buddy. Pokażę wam oficjalne nagranie od CBŚP z momentu, gdy zgarniali Buddę do radiowozu. Przedstawię wam zarzuty, które usłyszał Budda, ponieważ tak, zostały one upublicznione. A na koniec prokuratura będzie starała się o wniosek, aby aresztowano Buddę na 3 miesiące. Ja jestem Ternis, no i zapraszam do oglądania, ponieważ naprawdę będzie ciekawie. Większość z was na pewno już wie, że wszystkie samochody Buddy oraz MGP Garage zostały skonfiskowane przez policję. Aczkolwiek do sieci trafiło nagranie, w którym prawdopodobnie jeden z lewyciarzy chodzi po policyjnym parkingu, wsiada do samochodów Buddy, no i śmieje się z całej tej sytuacji. Zobaczcie to nagranie. No, gdzie macie te swoje auto z kolekcji, z loterii, panowie? Oj, Budda, Buddaś do dupcy. Budda podjechał ci samochód? No, ładnie, ładnie. Marzenie do tego usiąść, naprawdę. Dzięki, Kamilek, dzięki. Do wszystkich sobie siądę. Na oficjalnych profilach Centralnego Biura Śledczego Policji pojawiło się nagranie z interwencji właśnie w sprawie Buddy. Jego wizerunek został zamazany, aczkolwiek jak możemy zobaczyć, no jest to on. Kto dłuższy czas ogląda Buddę, to na pewno pozna, że to jest on. Jakby tego było mało, jeszcze stoi przy własnym samochodzie. Na kanale TVN24 został przeprowadzony wywiad z adwokatem Buddy. Zbyt dużo nie zdradził, aczkolwiek to co mógł, to powiedział. A między innymi to, że jego klient, czyli Kamil L., pseudonim Budda, nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów i będzie robił wszystko, aby udowodnić swoją niewinność. Adwokat dodał, że Budda niczego nie ukrywa, złożył obszerne wyjaśnienia, współpracuje z organami ścigania i podobno przedstawił szeroki materiał dowodowy na swoją niewinność. Wywiad ten był przeprowadzany, zanim jeszcze ujawniono publicznie zarzuty dla Kamila Buddy, aczkolwiek niedługo później zostały one udostępnione, także posłuchajcie. Streszczając to, co zostało tutaj napisane. Kamilowi L. oraz 9 innym osobom postawiono zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT oraz prania brudnych pieniędzy. Dodatkowo zostało zablokowanych ponad 150 milionów złotych, 90 milionów z rachunków bankowych, do tego 51 samochodów o wartości ponad 38 milionów oraz nieruchomości o szacunkowej wartości 30 milionów złotych. Oprócz tego zabezpieczono również sztabki złota oraz gotówkę. Oprócz tego będą wnioski o areszt. Wobec 4 zatrzymanych osób prokurator skieruje do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano środki o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego, zaznaczyła pani prokurator. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu. Wszyscy podejrzani złożyli obszerne wyjaśnienia. W trakcie prowadzonych czynności zatrzymano w miejscach zamieszkania, w miejscach pracy, w każdym razie w miejscach, gdzie prowadzone były czynności procesowe, mienie o łącznej wartości przekraczającej 140 milionów złotych. Na to mienie składa się 51 samochodów, nieruchomości, a także na kontach należących do podejrzanych zabezpieczono pieniądze w kwocie ponad 77 milionów złotych. Ponadto po zakończeniu czynności procesowych prokurator planuje złożyć do sądu 4 wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, w tym wobec Kamila L. oraz 3 innych mężczyzn. Co do pozostałych osób zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, to jest dozór, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe. Na sam koniec napiszcie jakiś komentarz od siebie oraz subskrybujcie kanał wraz z dzwonkiem, aby nie przegapić kolejnych newsów, ponieważ tak, takie będą. No i co? To tyle ode mnie, dziękuję, cześć!